Jest piątek, godzina 13, a w dzisiejszym odcinku mam dla was kolejną dawkę postaci, które potrzebują reworka. Jednak tym razem bohaterami tego filmu będą te postacie, które zaproponowaliście w komentarzach pod częścią pierwszą. Więc jeśli jeszcze jej nie widzieliście, to gorąco zachęcam do nadrobienia zaległości. Link oczywiście jak zawsze znajdziecie w opisie. Również pod tym odcinkiem możecie pisać podobne propozycje, a być może powstanie jeszcze część trzecia. Zobaczymy. Tymczasem nie przedłużając, zapraszam do oglądania. Przejdźmy do pierwszego bohatera, Skarnera, którego zaproponował Aladdin. Skarner jest bardzo wyjątkową postacią, która na swój sposób jest oryginalna, jednak na dobrą sprawę tych momentów, kiedy miał swój złoty okres, nie było zbyt wiele. Przez ponad 6 lat miał ich zaledwie 2. Dokładnie na przełomie roku 2014 oraz w połowie roku 2015. To właśnie wtedy miał swoje 5 minut, gdzie był banowany w ponad 70% rozgrywek. Co było przyczyną tak licznych banów? Odpowiedź jest tylko jedna. Rework. Rework Skarnera był dobrym, nawet bym powiedział udanym pomysłem. Śmiało nawet można powiedzieć, że jest zbalansowaną postacią. Więc gdzie jest problem? Uważam, że jego największa wada leży w grywalności. Skarner jest po prostu nudny. Jego popularność nie przekracza nawet 1%. Jednak oprócz grywalności, problem leży także w jego mobilności. Bez flesza ciężko jest mu kogokolwiek przyciągnąć ultimatem, więc być może kilka buffów na prędkość załatwiłaby sprawę. Dodatkowo Skarner w early game nie prezentuje się zbyt dobrze, przeciwnicy nie czują zagrożenia, a ten wykres najlepiej to potwierdza. Skarnerowi otwiera się pole do manewrów dopiero w granicach 30-35 minuty. Ciężko jest mi tu jednoznacznie powiedzieć, czy na 100% jest tu potrzebny rework. Nie jestem do końca zdecydowany, dlatego dajcie znać w komentarzu, co waszym zdaniem należy z nim zrobić. Drugą postacią jest Ryze, którego zaproponował Ptaku 311. Ryze jest bardzo specyficzną postacią, na pewno nie jest dla każdego. Dodatkowo jego poziom trudności oraz tak wiele różnych kombinacji combo nie ułatwia sprawy. Częstotliwość wybierania Ryze'a osiągnęła już chyba każdy możliwy stopień. Na tym wykresie możecie zobaczyć, jak często wchodził na sam szczyt i analogicznie, jak często z niego spadał. Przyczyn może być bardzo wiele, poczynając od jego early game'a, który nie ukrywajmy, jest beznadziejny. Granie Ryze zaczyna się dopiero od 20 minuty, jednak czy to jest wada? Zależy kto co woli. Do tego dochodzi niewielki zasięg umiejętności, brak możliwości szybkiej ucieczki, np. w trakcie ganka. Taka Lux czy Syndra bez problemu mogą go skalować tylko i wyłącznie za pomocą swoich zasięgów. Nie zapominajmy o tym, że Ryze potrzebuje naprawdę wiele drogich przedmiotów, aby być dla przeciwników jakimkolwiek zagrożeniem. Dlatego najbardziej skłaniałbym się ku temu, że Ryze'em nikt nie chce grać, bo w stosunku do innych bohaterów jest za trudny. Tak jak wspomniałem wcześniej, zbyt duży wachlarz możliwości nakładania combo oraz odpowiednie zapewnienie sobie pozycji, aby to combo poprawnie wykonać, przekreśliło go na dobre. Jednak czy to jest wystarczający argument, aby go reworkować? Odpowiedź brzmi: nie wiem. Uważam, że jakby miała już zaś jakakolwiek zmiana, to zastosowałbym ją jedynie do zmiany ultimate'a i zwiększenia zasięgów. Reszty raczej bym nie ruszał. Kolejnym, a zarazem ostatnim bohaterem jest Udry. Ten pomysł został zaproponowany przez Jordana de Foxa i jak najbardziej się z nim zgadzam. Szczerze mówiąc, naprawdę nie pamiętam, kiedy ostatni raz spotkałem Udry'a na solo kolejkach. Jego popularność to zaledwie 1% z hakiem, a na kolejnym wykresie możecie zobaczyć, jak z dnia na dzień niemal znika z naszej ukochanej gry. Nikt po prostu nie chce nim grać. Warto zadać pytanie, dlaczego? Czynników może być wiele. Na pewno istotnym elementem jest to, że w bardzo łatwy sposób można go wykajtować. Aby Udry mógł kogokolwiek zaatakować, to najpierw musi do danej postaci podejść. Jedyna rzecz, jaka mu w tym pomaga, to movement speed, który, nie ukamujmy się, od długiego czasu nie ma już tak wielkiego znaczenia. Teraz głównie liczą się tylko ceceki. I kiedy taki Udr próbuje już do kogoś podejść, to zanim mu się to uda, nie ma już ponad połowy zdrowia. W bardzo łatwy sposób może go ubić każda postać, która atakuje go z dystansu. Do tego liczne slowy, stuny, taunty jeszcze bardziej utrudniają mu zadanie. Gdyby miał podobną super umiejętność jak Olaf, to prawdopodobnie nie mielibyśmy o czym rozmawiać. Udr swego czasu był królem dżungli, taką ikoną. Teraz mało kto o nim pamięta, co w żadnym stopniu nie jest zadziwiające. Uważam, że w tym wypadku jedynym ratunkiem jest tylko i wyłącznie rework. Takie mam zdanie.
Dajcie znać w komentarzu, jakie postacie według Was potrzebują reworka, a być może na podstawie Waszych komentarzy nagram kolejną część. Na sam koniec nie pozostaje mi nic innego niż zaproszenie Was do naszej grupy Chleby Infomoda, gdzie na chwilę obecną jest już ponad 4000 członków. Gorąco zachęcam zarówno do komentowania, jak i do dołączenia do grupy. Dziękuję za obejrzenie. Mula z Infomod. Narka.